Dobry wieczór, kochani. Chcę was serdecznie powitać na oficjalnej premierze studiotańca.pl. Kilka słów o projekcie dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą. Co to jest? To jest platforma. Pierwsza taka platforma na rynku polskim, platforma, na której wreszcie będziecie mogli subskrybować taniec. Skąd się narodził pomysł, powiesz? Pomysł narodził się lat temu, no już prawie 6. Prawie. Dostaliśmy domenę na ślub, taki nietypowy prezent. Nigdy nie słyszałem, że ktoś dostał domenę na ślub, natomiast brat mojej mamy działa w branży i zrobił nam fantastyczny prezent w postaci podarunku domeny www.studiotańca.pl. My wiedzieliśmy od razu, że chcemy zrobić tam tego typu projekt, natomiast w tamtym czasie, wiadomo, no jechaliśmy na podróż poślubną i tak średnio myśleliśmy o tym, żeby nagrywać kursy taneczne. Natomiast to gdzieś tam cały czas wracało do nas i w momencie, kiedy pandemia troszkę przebudowała sposób myślenia o nauce, o progresie, o tym, jak można zdobywać wiedzę, to postanowiliśmy wrócić do tego. I to nie w czasie pandemii, tylko w momencie, kiedy mamy na to czas, mamy przestrzeń i możemy zrobić to naprawdę profesjonalnie. Tak, ponieważ jakość to coś, co bardzo lubimy i bardzo sobie cenimy. Dziękuję. I ci, którzy z nami współpracują, wiedzą, że jak my coś robimy, to tak na 100%. Dlatego chcieliśmy to zrobić bardzo, bardzo dobrze i dlatego poświęciliśmy na to bardzo, bardzo dużo czasu, ponieważ jest to praca, którą prawie rok, a te ostatnie 6 miesięcy to już tak bardzo intensywnie, a ostatnie kilka dni nie pytajcie. Tak, więc tak to wygląda, taka jest historia powstania studiotańca.pl. Ale i... tylko tak wtrącę, bo my się nawet nie pokłóciliśmy ani razu przez te ostatnie 4 dni. Byliśmy już tak zmęczeni. Słuchajcie, naszą misją jest roztańczyć ten kraj, roztańczyć Polskę. I choć programy taneczne, choćby Taniec z Gwiazdami i inne, już bardzo, bardzo pozytywnie wpłynęły na to, jak ludzie zaczęli tańczyć, no to ten dostęp do tańca dalej nie jest moim zdaniem taki szeroki i powszechny, tak, ponieważ wiele osób z różnych powodów, choćby nawet takiego bardzo intensywnego trybu życia, że nie ma czasu na, rezygnuje z przyjemności, pasji, hobby i aktywności fizycznej i tutaj chcielibyśmy, aby studiotańca.pl było taką odpowiedzią na ten brak czasu, ponieważ można tańczyć gdziekolwiek jesteście. I to z najlepszymi trenerami, ponieważ zaprosiliśmy do tego projektu najlepszych z najlepszych i pewnie będziemy zapraszać dalej do różnych nowych stylów tańca. Do tej pory mogliście znaleźć jakieś kursy online taneczne, pojedyncze kursy. My wierzymy w to bardzo, że nie każdy musi wiedzieć, co chce tańczyć, zwłaszcza kiedy zaczyna. Nie wie, czy to jest... Ja nie wiedziałem. Hip-hop, czy to jest latino, czy to jest towarzyski, czy to jest może modna teraz bachata, ale może to nie jest jednak dla mnie, może ja bardziej salsa, a może jednak ten shuffle, a może po prostu balet to jest mój styl. I dlatego chcemy stworzyliśmy taką możliwość próbowania różnych stylów tańca i odnalezienia tego stylu, który nam najbardziej pasuje, bo uważamy i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie tańczyli z radością. Nie z przymusu. Zdecydowanie, to będzie radość. Więc wierzymy, że mogąc subskrybować i próbować różnych stylów tańca, będą też w rezultacie, w efekcie czerpać z tego bardzo, bardzo dużo radości. Brawo! To była pauza dla umysłu. Gdzie resta? Gotowi? Gotowi. Na pierwszą cyfrę 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los Petardos. Uwaga. Jedziemy. Thank you.
Thank you.